Dzień dobry, witam się z Wami 6 lipca w poniedziałek z parafii ewangelicko-augsburskiej w pokoju. W modlitewniku z Biblią na co dzień czytamy dzisiaj: jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. A apostoł Paweł pisze: gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Bruno Ferrero napisał takie opowiadanie, które jest świetnym obrazem, świetną ilustracją dzisiejszych tekstów biblijnych. W pewien mokry, deszczowy dzień matka wraz ze swoim 7-letnim synem jechała samochodem. W pewnym momencie zauważyła, że jej synek bacznie przygląda się padającemu deszczowi i przesuwającym się po szybie wycieraczkom. Zapytała go więc: o czym tak myślisz, synku? Na co 7-latek odpowiedział jej: wiesz, mamo, tak myślę, że deszcz jest jak grzech, a wycieraczki są jak Pan Bóg, który bez przerwy odrzuca nasz grzech od nas. Mama odpowiedziała na to: synku, ale deszcz pada bez przerwy. Na to 7-latek bez zastanowienia odpowiedział: tak, mamo, deszcz pada bez przerwy, tak samo jak my bez przerwy grzeszymy. Mama była zdumiona. Postanowiła więc pociągnąć temat i powiedzieć synkowi: masz rację. Kiedy deszcz pada mocniej, wycieraczki szybciej przesuwają się po szybie i jeszcze więcej wody z niej odsuwają. Czy to porównanie nie kojarzy nam się z wersetami na dzień dzisiejszy? Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał: gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Im więcej grzechu w naszym życiu, tym więcej Bożego przebaczenia potrzebujemy. Im więcej grzechu w naszym życiu, tym bardziej potrzebujemy Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. Ale jeśli przychodzimy do Pana Boga w modlitwie, jeśli wyznajemy przed Nim nasze winy i nasze grzechy, On odsuwa nasze grzechy tak daleko, jak wschód odsunięty jest od zachodu. Czy czujesz w swoim życiu przebaczenie, Boże miłosierdzie, Bożą miłość, Jego łaskę, którą każdego dnia Cię otacza? Życzę Wam, drodzy, abyście każdego dnia chcieli swoje grzechy wyznawać przed Panem Bogiem i abyście każdego dnia mogli czuć, jak odsuwa je od Was i jak Wam je przebacza. Chciejmy dziękować Mu za to, że tak bardzo nas kocha. A czyńmy to modlitwą, która również zapisana jest w modlitewniku z Biblią na co dzień. O Jezu, Ty sprawiłeś, że bez lęku mogę służyć Bogu, póki trwa moje życie. Bez lęku wywołanego winą, bo Ty przebaczasz. Bez lęku przed moimi niepewnymi myślami, bo Ty stwarzasz wiarę. Bez lęku przed moim pozbawionym miłości egoizmem, bo Ty budzisz miłość. Dziękuję Ci, Boże, za Twoje przebaczenie, za Twoje miłosierdzie, za Twoje zbawienie w Jezusie Chrystusie. Amen. Życzę Wam, drodzy, miłego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem.